Witamy w konkursie, ale numer. Dzisiaj czas rozstrzygnięć, półfinały i finały. Nasz konkurs organizowany wraz z Totalizatorem Sportowym. No i nagrody, które są, tak myślę, bardzo atrakcyjne. Dzisiaj gramy o FIFA 21, o zegarek Apple oraz o iPhone'a 12. Będzie z nami czterech zawodników, którzy rozegrają półfinały, a następnie wielki finał. Na początek witam Alana Felinczaka oraz Jakuba Zdancewicza. Cześć, chłopaki. Cześć, witam. Słuchajcie, do tej pory musieliście się wykazać głównie nosem. Nie wiedzą, ale nosem. No, zadawaliśmy wam pytania typu, ile będzie rzutów karnych w kolejce, albo ile będzie spalonych, ile będzie goli. No i wy typowaliście na tyle dobrze, że pokonaliście całą masę swoich rywali i dostaliście się do półfinału. Ale półfinał to już nie przelewki, tu nie wystarczy zgadywać, tu trzeba mieć konkretną wiedzę. Będę wam zadawał pytania, po 5 pytań każdy otrzyma i zwycięzca trafi do finału. Czy jesteście gotowi i świadomi w ogóle stawki? Tak, tak. No, chyba tak. Okej, okay. Widzę jeden z kolegów gdzieś na wakacjach, no to gratuluję. No, zastaliście mnie w Egipcie, no ale czego się nie robi dla weszło. Tak jest. Słuchajcie, panowie, ja mam tutaj pytania dla was przygotowane. Któryś z was, macie ten komfort, że możecie powiedzieć, kto chce pierwszy odpowiadać, jak w rzutach karnych. Nigdy nie wiadomo, czy lepiej zaczynać, czy dopiero strzelać jako drugi. Czy ktoś się wyrywa, że chce być tym uczestnikiem numer jeden? To podejdę pierwszy. Dobra. A więc pytanie. Wymień trzech beniaminków tego sezonu Ekstraklasy. Warta, Stal Mielec i Podbeskidzie. Brawo, punkt dla ciebie. Teraz przekazujemy pytanie do drugiego zawodnika. Które zespoły w poprzednim sezonie spadły z Ekstraklasy? Była to Arka Gdynia, Korona Kielce i ŁKS. Mhm. Zgadza się. 1-1. Jak nazywa się trener Lechii Gdańsk? Stokowiec. Tak jest. No i zobaczymy, czy dojdzie do wyrównania. Jak nazywa się trener Zagłębia Lubin? Trener Zagłębia to Szewela. Tak jest. 2-2. Z iloma punktami minusowymi sezon rozpoczęła Krakowia? Krakowia z iloma, z czego? Z pięcioma? Zgadza się. Strzelałeś? Tak, strzelałem. Wiedziałem, że mieli minusowe, ale coś mi w głowie siedziało między 5 a 8. Okej. W jakim mieście swoje domowe mecze rozgrywa Warta Poznań? W Grodzisku w Wielkopolskim. Zgadza się. 3-3. Kto się pomyli jako pierwszy? Kto był królem strzelców poprzedniego sezonu Ekstraklasy? Był królem strzelców Gytkier. Zgadza się. 4-3. Teraz chyba trudniejsze pytanie, chociaż. Jak nazywa się najlepszy strzelec Podbeskidzia w tym sezonie? Najlepszy strzelec Podbeskidzia to Biliński. Zgadza się, 4-4. Panowie, no ktoś tu musi przegrać. Ja wiem, że nie życzycie sobie tego, ale prosiłbym o jakąś wpadkę. Który sędzia pokazał w tym sezonie Ekstraklasy najwięcej żółtych kartek? Marciniak? Nie. Paweł Gil. A, no tak. Raty. Który piłkarz Ekstraklasy oddał jesienią najwięcej strzałów? Najwięcej strzałów, myślę, że był to Jimenez. Tak, jestem w szoku, że powiedziałeś prawidłowo. Bo gratuluję, dostałeś się do wielkiego finału. Dziękuję panowie bardzo. 5-4. Widzimy się w finale. No, nie ze wszystkimi. Ale dziękuję za udział w rywalizacji. Może w przyszłej edycji się uda.
No i zapraszam na półfinał numer 2. Z nami są dwaj kolejni zawodnicy, czyli Dariusz Mrowiec w tej niebieskiej bluzie po lewej stronie oraz Konrad Piechnik. Witam wszystkich. Witamy was serdecznie. Będę wam zadawał po 5 pytań i te pytania, ich trudność narasta. No, zaczyna się tak bardzo, bardzo łatwo, ale na pytanie numer 5, no to chyba nie każdy odpowie w Polsce. Kibic, który nawet jeśli śledzi Ekstraklasę bardzo uważnie, no to może mieć problemy. Nie przedłużajmy. Darek, zacznę od pytania dla ciebie. W poprzednim sezonie mistrzem Polski była Legia Warszawa. A kto był mistrzem 2 lata temu? Mistrzem Polski 2 lata temu było Piast Gliwice. Tak jest. Konrad, pytanie do ciebie. Ile rund eliminacji do Ligi Europy przeszła w tym sezonie Krakowia? Odpadła w pierwszej. Zgadza się. I to nawet po jednym meczu. Pytanie numer 2 do Darka. Jak nazywa się trener Piasta Gliwice? Waldemar Fornalik. To było banalne. Pytanie... Jakie banalne, bardzo ciężkie pytanie. Dobra, dobra. Słuchaj, ciężkie to dopiero dostaniesz. Konrad, pytanie do ciebie. Jak nazywa się chorwacki bramkarz Pogoni Szczecin? Dante Stipica. Tak jest. 2-2. Uwaga, Darek. Tylko jeden belgijski piłkarz zagrał w Ekstraklasie choćby jeden mecz. Jak się nazywał? Vadis Odidze Ofoe. Zgadza się. Uwaga, masz szansę wyrównać, Konrad, na 3-3. Jak nazywa się prezes Ekstraklasy SA? Animucki. Zgadza się. 3-3. No i teraz powoli zaczynają się schody. Darek, dwa kluby Ekstraklasy mają swoje rezerwy na poziomie drugiej ligi. O które kluby chodzi? Lech Poznań. Tak. Śląsk Wrocław. Zgadza się. Uff, ale strzał. Strzelałeś czy wiedziałeś? Znaczy tak mniej więcej wiedziałem. No. Lecha to byłem pewny, ale tutaj to tak pół na pół. Był. No dobra, już to miałem zaczynać już odliczanie tak do 5. No dobrze, 4-3. Jaki klub wyeliminował w tym sezonie Legię Warszawa z eliminacji do Ligi Europy? Karabach Agdam. Zgadza się, 4-4. No i pytanie numer 5, to są killery, panowie. Piłkarze którego klubu podczas rundy jesiennej byli najczęściej karani żółtymi kartkami? Lech i Gdańsk. Nie no, skąd to wiedziałeś? Przygotowałem się. Ulala, dobra. Uwaga, Konrad. Tylko 4 piłkarzy jesienią w Ekstraklasie zdobyło przynajmniej 1 gola z rzutu wolnego. Wymień nazwisko jednego z nich. Będę strzelał Peter i Forsell. Trafiłeś. Peter i Forsell jest w tym gronie. Oprócz niego Iwi Lopez, Bartłomiej Pawłowski oraz Rafał Pietrzak. No dobrze, słuchajcie, no to teraz będzie naprawdę ciężko, bo musimy z tego pojedynku kogoś wybrać do wielkiego finału. Zadanie dla was jest następujące. Musicie naprzemiennie wymieniać zawodników, którzy są w 10 najlepszych strzelców w historii Ekstraklasy. Kto się pierwszy pomyli, ten odpada. Ja mam wypisanych tych 10 zawodników, więc mam łatwiej. Wy ich wypisanych, mam nadzieję, że nie macie, bo tego nie mogę sprawdzić. W każdym razie, no Dariusz zaczyna. Musisz wymienić pierwszego zawodnika z tej 10. Frankowski. Tak jest. Paweł Brożek. Tak jest. Paul. Tak jest. Mm,
będę strzelał, ale pewnie nie będzie. Piotr Weiss? Nie. Przykro mi. No miałeś kilka mocnych strzałów typu Lucjan Bryszczyk, Rad Cieślik, Włodzimierz Lubański, Kazimierz Kmiecik, no ale Piotr Rejst, no to nie, trochę mu brakuje do tych najlepszych. Dziękuję ci bardzo. Konrad, no nie dostajesz się do wielkiego finału, jest w nim Dariusz. Dariusz, za chwilę widzimy się ponownie, już w trochę zmienionym gronie. Dziękuję bardzo, Konrad, raz jeszcze za udział w konkursie. Dziękuję, gratuluję. No i czas na wielki finał. Mam nadzieję, że emocje u was są, ale nie za duże, nie są takie paraliżujące. Panowie, zasady są identyczne. Po 5 pytań dla każdego, potem ewentualnie dogrywka. Jesteście zawodnikami, którzy jeszcze się nie pomylili w tym konkursie, więc szacunek, bo naprawdę wiedzę o Ekstraklasie macie dużo. Dariusz Mrowiec, Jakub Zdancewicz. Zaczynamy od Dariusza. Darek, powiedz mi, który zawodnik rozegrał najwięcej meczów w historii polskiej ekstraklasy? Łukasz Surma. Zgadza się. 1-0. Kuba, kto był ostatnim polskim królem strzelców w ekstraklasie? Ostatnim polskim królem strzelców w ekstraklasie był... Robak? Zgadza się, 1-1. Ty tak oddzielasz cały czas prawidłowych odpowiedzi, ale jak, tak bez przekonania, jakbyś nie wiedział, jakbyś się pytał. Albo tak dobrze strzelasz, albo trochę tutaj nas kokietujesz. Pytanie numer 2, Darek. Najwięcej minut w Ekstraklasie rozegrali młodzieżowcy Lecha Poznań, a który klub dał najmniej minut młodzieżowcom? Piast Gliwice. Brawo. Kuba... Kostaruniaj, trener Pogoni, jest Niemcem chorwackiego pochodzenia, ale urodził się w jeszcze innym kraju. W jakim? W Austrii. W Austrii? Znowu to samo. W Austrii, brawo. Tak. Darek, Janusz Jojko jest zdecydowanie najstarszym piłkarzem, jaki kiedykolwiek wystąpił w Ekstraklasie. Ile miał lat podczas swojego ostatniego meczu? Janusz Jojko, tak? Tak. 43. Rozwalasz mnie szybkością odpowiedzi. Tak jest, 43. Kuba, w historii Ekstraklasy zagrał tylko jeden Chińczyk. W jakim klubie? W Legii. Dongfangshuo. Zgadza się. 3-3. A w tym finale już pytania nie są łatwe. Darek, jak nazywał się trener Stali Mielec, który został zwolniony podczas rundy jesiennej? Skrzypczak. Tak jest. I Kuba, piłkarze którego klubu pokonują średnio najwięcej kilometrów na mecz? Górnik Zabrze. Górnik Zabrze? Tak, Górnik Zabrze. 4-4. A to takie nie było łatwe pytanie, bo tak intuicyjnie ludzie myślą, że Pogoń Szczecin, prawda? Bo gdzieś tam na obrzeżach mapy, że tak powiem, się znajduje. Dobrze. Pytanie numer 5. Jesienią w tym sezonie tylko dwa kluby Ekstraklasy nie wykonywały rzutu karnego. Wymień jeden z nich. Warta Poznań. Brawo, Warta Poznań i Podbeskidzie. Strzał znowu. 5-4. I teraz pytanie być może decydujące dla Kuby. Z jakiego klubu do Legii Warszawa trafił Tomasz Pekhardt? Pekhardt z jakiego klubu? Hiszpański klub. No.
Las Palmas. Tak, Las Palmas. 5-5. Panowie, proponuję następującą dogrywkę. Będziecie musieli wymieniać zawodników Legii Warszawa naprzemiennie, którzy w tym sezonie Ekstraklasy strzelili gola. Zaczyna Darek. Musisz wymienić piłkarza, który w tym sezonie Ekstraklasy zdobył gola dla Legii Warszawa. Kto Pekhard. Kto pierwszy nie wymieni lub wymieni błędnie, ten odpada. Kuba. No to dla Legii strzelił też Swish. Strzelił, zgadza się. Czym odpowie Darek? Walencja. Nie, Walencja nie zdobył żadnego gola dla Legii Warszawa. Trudno. No jeszcze nie wszystko stracone, bo tu też może paść błędna odpowiedź. Kuba. To ja powiem Wszołek. Kuba, wygrałeś. Brawo, wygrałeś wielki finał. Darek, walczyłeś wspaniale, bo widać było jakby po szybkości twoich odpowiedzi, że wiedzę o Ekstraklasie masz ogromną. Pełen szacunek. Mam nadzieję, że jeszcze się w finale jakimś zobaczymy, bo żeby wszyscy zawodnicy zawsze stawiali się z taką pełną głową wiedzy, to byłoby wspaniale. Brawa dla Dariusza Mrowca, no ale brawa przede wszystkim dla zwycięzcy. Jakub Zdancewicz wygrywa konkurs Ale Numer. Zbierasz grę FIFA, zegarek Apple oraz iPhone'a 12. Gratuluję ci serdecznie. Powiedz, komu kibicujesz na co dzień w Ekstraklasie? No ja to tak naprzemiennie. Pogoń Legia, Legia Pogoń. Także cieszę się, że obie drużyny są w czołówce. No ale ktoś będzie musiał być mistrzem Polski, to kogo byś wolał? To raczej jest to Legia. Pogoń, wicemistrzostwo. No okej. Okay. Jest to, jak widać po tabeli, scenariusz mocno prawdopodobny. Dziękuję panom bardzo. Grajcie z nami dalej i do wszystkich widzów apeluję, grajcie, bierzcie udział w naszych konkursach. Można miło spędzić czas i wygrać fajne nagrody. Dziękuję. Do zobaczenia. Dzięki.